kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się co nieco tą strefą tutaj, żeby ją nieco rozbudować, oczywiście w domy jednorodzinne, więc taki jest tutaj plan. I pomyślałem, że też, znaczy padła taka propozycja, żeby tutaj doprowadzić, puścić kawałek taki w zasadzie, no można powiedzieć, jak to się mówi, rzekę, czy nie rzekę, kanał. No i sobie tak sobie pomyślałem, że może nie byłoby to złe faktycznie, nie? Jakbyśmy sobie właśnie tutaj puścili. Nie? Byśmy puścili sobie stąd. Tutaj by sobie wychodziło. A wchodziłoby sobie tu. Dobra, spróbujmy to ogarnąć. Czy może najpierw tak, najpierw będziemy musieli pozbyć się tej drogi. Tej tu i tej tu. Tych mieszkań, niestety. Dobra. Tu znowu tej drogi. Na chwilę zrobimy tak. I tu też kawałek będziemy musieli zrobić małą rewolucję. Dobra. I tak sobie polecimy z tym. Dobra. Ja bym chciał, żeby to faktycznie tutaj sobie... Żeby się to ten tutaj wytentegowało, nie? Dokładnie w ten sposób. To tu musimy zrobić w takim wypadku... Tak, dokładnie tą drogę, tylko na zasadzie tego. Tu musimy dać upgrade. Dokładnie, żeby to był taki mostek. Dobra. Dobra, i teraz tak, musimy polecieć tutaj. No tak by to było. Tutaj musimy znowu wziąć tory i zrobić dokładnie to samo. Okej. W porządku. No i tu musimy polecieć teraz z tym. Teraz tak. Mogłoby to jeszcze iść tędy. Dobra. To byśmy zrobili teraz połączenie. Okej. Tutaj w ten sposób. No i tutaj znowu musimy zrobić na torach upgrade. Okej. Pytanie, czy tam tutaj teraz ta woda wpłynie, no trzeba będzie zobaczyć, nie? Dobra, tu musimy zrobić połączenie do drogi. Dobra. Okej, teraz tak, tutaj ten park musimy sobie podłączyć. Okej. W sumie te domy możemy podłączyć dalej jak były. Dobra. Tu można by było dalej zrobić mieszkania.
porządku. Żeby było ciąg dalszy do tego. Dobra. W sumie tak, do tej... No dobrze, jest, dobrze jest. Okej. Okay. Tu byśmy mogli znowu wziąć tą drogę. Okej. Okay. Tą drogę tutaj. Don't you want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? Musi posadzić drzewa. I tu też można było posadzić drzewa. Ogólnikowo nawet. Well, we're the number one dream makers in the region, and you are a motivated, driven, confident individual. Okay. Desire to make it big. Run! Don't walk. Get your heart rate above 120. This is exciting. This offer is just for you because you deserve it. Come alone. So don't wait. The early bird catches the worm. And the worm is a bus at 143. Tylko, że tutaj wiadomo, tutaj polecimy z możliwością mieszkań dotąd, dobra. Tutaj można by im zrobić jakieś jeszcze sklepiki. Dobra, tyle. Okej. Okay. Dobra, tylko właśnie teraz się zastanawiam, jak z tą wodą, jak ona tu popłynie. To może włączmy sobie. Coś tu wpływa. Pytanie, czy z drugiej strony też wpływa, czy nie wpływa? No wpływa, no w sumie może by i to było. Jakby one się tu wyrównały faktycznie, no to nawet myślę, że nie byłoby tu chyba źle. Bo to chwilę trzeba będzie poczekać, aż ten poziom tej wody się tutaj nam fajnie stęteguje, nie? Bo ostatnio, słuchajcie, na streamie, gdzie ktoś pisał, że o, że odcinek jest jako zapis streama, no to robiliśmy to, nie? Tutaj tą strefę. To jest powoli się rozbudowuje. No i, a chcę wziąć tych w ogóle, ogólnikowo stąd. Brakuje mi tutaj tak względem dwójki, bo w dwójce mamy to, że możemy robić taki typowy skok budynków. Skok budynków, czyli wiecie, od najniższych poprzez średnie i wysokie. A tutaj właśnie czegoś takiego za bardzo nie mamy. Mamy tam zakaz wysokiej zabudowy, nie? Ale jak w ogóle to wygląda ten? Ciekawe jakby... Tu jest dzielnica, dobra. Jakbyśmy zrobili to w ten sposób. Tu jest tak, dobra. Zrobimy to w ten sposób, tak. Czy tu by była ulica, tak. A tu byśmy zrobili... Co to było? Myślałem, że coś wybuchło. A, burza. Byśmy sobie tak to zrobili. Czyli na razie, to jest taki stricte test. Co my tu możemy sobie... tą dzielnicę podciągnąć, dobra. I tutaj byśmy dali cyk i przepis. Planowanie przestrzenne, zakaz wysokiej zabudowy, właśnie. Czy będą nieco mniejsze te budynki się tu budować? Coś właśnie na zasadzie, o, takich. Bo chciałbym, wiecie, zachować ten styl takiego miasta, że... Tutaj jest takie pozycje niższe, ale gdzieś tam już dalej wyższe, ale jednocześnie tutaj nie najniższe, nie? Dajmy im czas tutaj. A tu jeszcze woda. Aha, okej. Okay. Poszła tu woda i przestała tutaj iść woda. No tu się nam korki tworzą przez ten... Przez ten przejazd kolejowy. To czemu oni tu stoją? Coś tu się zatkało. Bo na razie musimy to
razie będą musieli tu poczekać. Coś tu się zruszało. Trzeba będzie to odruszać. Widzę, że z tą wodą tutaj. Ale czemu wszyscy ogólcistą tędy, a nie jadą na autostradę? Halo? Aha, bo oni... to jest jedno takie połączenie tutaj. Czyli tędy im jest po prostu szybciej niż autostradą. No dobra, tu coś trzeba będzie wymyślić. Ale widzę, że chyba to nie będzie dobre rozwiązanie z tym. Tutaj tym, bo to widzę, że woda w ogóle nie chce tutaj wbijać do tego. Chyba sobie darujemy to. No wszyscy tutaj cisną tego. Musimy ich zmusić na razie, żeby tam jechali na autostradę. Chyba nie będziemy mogli tego tak tutaj połączyć. Pociągi może zostawimy, ale tak ich nie będziemy tu łączyć, bo oni nie będą zmuszeni do tego, żeby tutaj, kurczę, wiecie, kursować sobie. Tak to teraz wszystko ruszy na autostradę. Autostrada będzie tutaj. No na razie jest tu, ale zrobimy jeszcze jakiś przejazd. Teoretycznie to bym raczej można z tego zrezygnować. Z tego też, słuchajcie, zrezygnujemy. Nie ma to najmniejszego sensu. W ogóle z tego ten kawałek tutaj też bym wyoutował. Widzicie, chciałem dobrze, ale niestety jest to średnie. Może tu zostawimy tyle. Dobra. Ewentualnie trzeba by to jakiś inny zbiornik wodny, czy coś zrobić takiego inszego, nie? Dobra, to tu musimy zrobić. To pasował jakiś ładny zakręt, nie? Przykład w ten sposób, tylko tu bym dał jeszcze. O, dobra. Tu zrezygnujemy z tego. No chciałem dobrze, ale niestety tak średnio to wychodzi. Też nam pasuje jakiś ładny zakręt w takim wypadku zrobić, a nie takie. O, teraz lepiej, nie? Dobra, jak tam jadą już teraz? No jadą tędy, widzicie. Wszyscy cisną na autostradę, nie? Jaki tu jest już ruch, nie? Wszyscy jednym pasem. A, widzicie, to jest właśnie minus City Skylines jedynki. Chociaż w dwójce też widzę, zdarzają się takie akcje dziwne. To tu też nie będziemy potrzebować tego.
takiego zagłębienia. Jeszcze trochę, okej. Wow. Bez takich, halo, szalony. Tutaj jeszcze ewidentnie musimy troszeczkę zjechać niżej. Dobra. Myślę, że jest ok. No i tutaj teraz nie pozostaje nam nic innego. Teraz tak, mogliśmy tu spokojnie, kurczę. Spokojnie, kurczę, zrobić jeszcze ten. Normalny przejazd. Tu chyba... mimo wszystko dałbym... Tutaj tak chamsko nie widać, nie? Że tu jest taki... że jest inaczej, nie? Znaczy inaczej, że jest krzywo. To tu w sumie możemy jeszcze w takim wypadku spokojnie przedłużyć tą strefę. Dzięki temu zmieścimy tu nieco więcej mieszkań. Tutaj ciekawe, czy by tu się wybudowali, nie? Na tych dwójkach. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy będą się budować na dwójkach, ale zobaczymy. Jak się będą, to będą. Jak nie, to nie. A tu damy. Dobra, a jak to w ogóle ten? O, właśnie, o to chodziło. Brak wysokiej zabudowy, a tutaj ten. Są mniejsze, a tu się już robią takie większe. No właśnie, o to chodziło. Dobra, ja bym chciał to jeszcze, ten przepis zastosować do tego kawałka. O, w ten deseń. Dobra. No i pięknie. Tutaj nalądamy. A tutaj mamy znowu to. To bym chciał, żeby tak. A, wróć. Ci tutaj. Do tej drogi. Dobra. Tutaj stworzymy jeszcze jedną dzielnicę. Dobra. I teraz tak, tutaj pyc. Zakaz wysokiej zabudowy. Dobra, a tutaj wiadomo, zakazu dużego nie ma. Tylko teraz tak, tutaj byśmy chcieli, czy tu bym chciał iść, żeby tu. Teraz sobie najgorsze co mogę zrobić, czyli wyrzucenie tych, a wrzucenie tych, czyli blokowisko. Dobra. Okej, bloki. I tu też możemy.
Dobra. Tu ten kawałek spokojnie możemy dać na biura. Okej, są biura. Okej, ci mają zakaz wysokiej zabudowy. Ale myślę, że jakbym mi skosował ten kawałek. Go cachnął w ten sposób. Dobra, zobaczymy, co się tu będzie budować. Rzecz jasna tutaj tych... Dobra. Okej. No i zobaczymy. Zobaczymy, co się zadzieje. Tutaj widzę, że mają problem z dostępem do wody. No jasne, że tak. Dobra. Tą tutaj drogą sobie siekniemy wodę. I tą też tu. Och, uwielbiam to. Dobra. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Spots. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to play spots at the elite level I would have liked to. Instead, I invested my energy into getting you the lowest prices possible on athletic gear. Unlike the local sports team, you can count on us every year. Dobra, tu będzie full woda. I'll never drop the ball on prices. And that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned. Dobra, to by pasowała nam jakaś znowu. Just remember, when the game's on the line, tych kamieni. Steel Frame Spots. That's who. Check out our ad in the weekly. Can you hear it? Listen closely. It's the sound of refreshment. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. Nie reklamują, kurde, jakąś pop sodę. Kiedy mi się tutaj załącza jakieś chęci do picia. Pewnie, że tak zostawimy, zobaczymy, bo tak, tutaj bym jeszcze dał ścieżki później rowerowe i tak dalej, czy tam rowerowe, czy jakieś do przejścia, chociaż nawet można by wrzucić to, nie, żeby tutaj sobie mogli spokojnie, aha, nie, bo oni tu będą chyba miołczyć, że ten, że nie ma, czy nie wiem, czy oni tu będą tutaj chodzić, czy nie będą tutaj chodzić, ale nie, dałbym tutaj takie zwykłe ścieżki parkowe bardziej. O właśnie, coś tego typu. O właśnie, taka wiecie, z trawką i tak dalej, nie? Żeby sobie legitnie mogli... Żeby sobie legitnie mogli przechodzić. Patrz, jakie uparte. Ja bym chciał na tej kratce, tutaj, o, na tym. Nie, nie. Patrz. Jezu. Uparte to uparte, co zrobisz? O, właśnie.
się dało. Dobra. A tu jeszcze nie wiem, jak bym to zagospodarował. Muszę jakoś... Wiecie, bardziej... Dobra, i tu by było tyle, a reszta drzewa. Dobra, i tutaj... Aha, właśnie, w ogóle jak tutaj mamy z tą dzielnicą? Aha, to w ogóle te dzielnice można tutaj wykasować, bo tutaj tych regionów nie ma. Okej, chyba jeszcze tak będę musiał je kiedyś przeglądnąć, te regiony. Dobra, to... Ta cała strefa nam tutaj idzie. Cak, cak, cak. Co jest problem z prądem? Halo? Jeszcze chyba nie pali. Brak wystarczającej ilości opału? No co ty gadasz? Przecież macie autostradę tutaj, halo. No jedna elektrownia nam się ofnęła. I problem z prądem. Dobra, zwiększymy nieco budżet, damy na prądy większy. Na 130, a w nocy na 110. Ile produkujemy teraz? No, dobra. Sticknie na razie. Dobra, i teraz tak, pytanie, czy to by pasowało. Ale nie wiem, czy przy tym nie zrobię po prostu jakichś tych budynków, bardziej, nie wiem, jakieś sklepiki czy coś przy tej głównej drodze, więc na razie tam nic nie daje. Dobra, ja nie wiem, jak bardzo ochoczo będą chcieli tu już teraz budować. A to się okaże. Dobra. Tutaj może kawałek nie, bo tu są kamienie. Z kamienie warto by jednak zostawić. Tutaj takie typowe osiedle. Tu ten kawałek zostawię, bo nie wiem, czy jakieś sklepy też, czy nie. Okej, okay, no będziemy widzieć. Na razie zapotrzebowania jakiegoś na ten nie ma. O właśnie, o to chodziło tutaj. Czyli w sumie tutaj też można by to zupgrade'ować, ten kawałek. To jest najgorsze, że nie można upgrade'ować tych stref, tylko musimy ją usunąć, po czym ją stworzyć na nowo. To jest akurat bezsensowne, no ale cóż zrobisz. Wtedy tracimy mieszkańców, nie? A gdyby to był upgrade, to jednocześnie nie trzeba by tracić mieszkańców, nie? Tak, to trochę jest to takie mech. Tyle, że tutaj raczej będą chętni, bo tu jest, chyba jest wysoka wartość ziemi, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to z wartością ziemi. Sorry, nie to, to. No, dosyć. Tu jest, widzę, tak bogato. No to ogólnikowo. Tutaj jak ten... Jezu, jak to sobie wystrzeliło. Wow. Tu też nawet dosyć bogaci. Ale tu w ogóle przy tym nagle deski, kłody, a tutaj... Ale tu jest normalnie wysokie, no wysiokutkie. Zamożni. No w sumie wygląda tak tutaj, że hajs się zgadza.
No i tutaj nam się wybudują. Też to niestety objawia się tym, że mamy spadek pieniędzy na razie do budżetu, no bo wiadomo, że podatki spadają jak spada i liczba ludności, ale w sumie ludności przybywa już i mamy 32 tysiące, także nie jest źle. Tu na razie cisza i spokój. No dobra. Więc słuchajcie sobie powoli, powoli do przodu, ale tutaj coś to nie przyjeżdża, ten brak wystarczający. Trzeba będzie się temu przyglądnąć. Czy ja coś usunąłem przypadkiem? Nie. Tutaj się, co tu się wybiera? Brak wystarczającej liczby klientów. O, opuszczony. No tak, ubyło nam trochę mieszkańców, ale spokojnie, nadrobimy to. No dobra, słuchajcie, to co? Widzimy się w następnym odcinku, także dzięki dzisiaj za uwagę. Jak wam się oczywiście podobało, to łapa w górę, komentarz, sub z dzwoneczkiem. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, no i hej, hej.